Przełączymy się na polski, bo chcemy rozmawiać o edukacji w game devie w Polsce i nie chcemy tego know-how sprzedawać innym, więc tylko osoby władające naszym pięknym językiem będą mogły uczestniczyć w tym panelu. Reszta może oczywiście pozostać, ale jednak mówimy po naszemu. Chciałem poprosić panów o przedstawienie się, bo tak naprawdę to wy to zrobicie najlepiej, a powiem też dlaczego proszę was o to, żebyście uzasadnili swoje prawo do bycia tutaj, nie? Earn the right, tak mówią w Amerykanie. Po to się przedstawiamy, żeby powiedzieć, czemu tu jesteśmy. Nie? Ja zacznę od tego, że jestem tutaj, no też muszę się jakoś uzasadnić. Jestem wiceprezesem w KPT, to jedno, ale edukacja jest mi bliska z kilku innych też powodów. Znaczy, historycznie byłem przewodniczącym Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa. Mam też trójkę dzieci, czyli edukacja naprawdę jest dla mnie ważna, ale oprócz tego jestem wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym, między innymi na studiach MBA, a po kolejny powód to to, że jestem też członkiem Rady, Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP do spraw innowacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Więc tych tytułów, które mam nadzieję mnie bronią, jest kilka. I teraz poproszę panów, żebyście uzasadnili, czemu jesteście tutaj, czemu chcecie rozmawiać o edukacji. Dziękuję bardzo. Jerzy Greblicki. Ja jestem z Departamentu GovTech przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dlaczego tutaj? Zajmuję się nowymi technologiami, to znaczy ja jestem wykładowcą Politechniki Wrocławskiej, ale także wiele lat działałem w przemyśle. Jestem absolwentem informatyki, realizowałem dużo projektów IT. W tej chwili realizujemy duży projekt edukacyjny Laboratoria Przyszłości, więc mówiąc prosto, w tę kwestię edukacji na różnych etapach jestem z nią związany, ale z drugiej strony łączę chyba rozumienie świata biznesu, bo w nim działałem wiele lat, ze światem edukacji. To znaczy widzę, jakie są braki naszego systemu, no bo jako pracodawca po prostu wiem, no bo jeszcze parę lat temu pracowałem, jaki jest wynik tego systemu edukacyjnego, jakie są te problemy i w systemach automatyki, i w systemach w ogóle IT, bo z tym samym się borykamy. A w tej chwili trochę też tak patrzę na tę kwestię AI, która też mocno wchodzi na nasz rynek. Dziękuję. Ja nazywam się Łukasz Pająk, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie. W skład tego zespołu wchodzi m.in. 31 liceum. Jeżeli ktoś jest z Krakowa i nie słyszał o takim liceum, to wcale się nie dziwię, bo w Krakowie ludzie słyszeli tylko o liceach od 1 do 10. No i myśmy sobie wymyślili kilka lat temu, że pójdziemy w poprzek tego wszystkiego i udowodnimy, że jak jest 31, to wcale nie jest gorzej, a nawet może lepiej, bo numer wyższy, prawda? Więc jakieś mamy większe tutaj szanse. I stworzyliśmy dwie klasy, jedna dla programistów, druga z game devem. Od 4 lat współpracujemy między innymi Krakowski Park Technologiczny. Dlaczego tu jestem? Bo patronem klasy game devowej jest Krakowski Park Technologiczny, de facto całej szkoły, bo pewne współprace dotyczące IT też mamy. Współpracujemy z branżą IT w zasadzie od początku, odkąd szkoła powstała. Teraz na przykład klasa pierwsza BL, czyli to jest ta właśnie klasa o profilu game dev, jest pod opieką firmy Draw Distance. Uczniowie regularnie od początku roku szkolnego działają i uczą się no, wszystkiego w zasadzie, bo wiemy, że branża game dev wymaga wszechstronnych umiejętności, a w tej klasie znalazły się osoby takie, które mają i uzdolnienia właśnie jako programiści i jako graficy, no i potrafią też coś stworzyć. I jestem też tutaj, to taki podam też drugi argument, poza tym, że współpracujemy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, jestem też tutaj dlatego, że swoim istnieniem, czyli jako 31 liceum i swoją działalnością chcemy udowodnić, że w Polsce się da. Ja się nazywam Krzysztof Kraj i wydaje mi się, że jestem tu przede wszystkim dlatego, że robię gry. Poza tym, że robię gry, wykładam jeden dzień w tygodniu na uczelniach. W sumie mówię w liczbie mnogiej, dlatego że akurat są to już aż 3 uczelnie. Przede wszystkim w SEI, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ale też z radością stwierdzam, że troszkę AGH i Akademia Sztuk Pięknych. Tutaj wszystkie 3 w Krakowie. Przez większość swojego czasu pracuję jako CEO, no,
oraz szeregowy pracownik, programista przy okazji w Frozen District, czyli studiu, które zrobiło, jak można rozpoznać po mojej koszulce, między innymi House Flippera. Zaczynałem w pojedynkę, czy wraz z żoną w dwójkę. Teraz mamy 50-osobową firmę, z której sporą część osób albo zrekrutowałem z uczelni, na których wykładałem, albo wziąłem sobie względnie początkujących pracowników i ich sobie szkoliliśmy. Więc myślę, że temat edukacji w game devie jest mi bardzo, bardzo bliski i ma miejsce w moim serduszku takie zacne. Krzysztof Maj, bardzo mi miło. Ja reprezentuję Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie realizuję autorski tok kursów z zakresu światotwórstwa właśnie w grach wideo. Tak, ponadto warsztaty z prototypowania fabuły, więc tam piszemy questy, tylko się tak ładnie nazywa. I oprócz tego piszemy również wpisy encyklopedyczne, tworzymy opis doświadczeń narracyjnych właśnie w grach wideo. Na najbardziej podstawowym poziomie, to znaczy w formie dokumentów, w których staramy się sporządzić na przykład opis lokacji. Teraz bardzo nam pomaga w tym sztuczna inteligencja. Ostatnio się od studentów nauczyłem też narzędzi AI-owych, które pozwalają na stworzenie szybkiego konceptu 3D środowiska za pomocą jednego prompta. To się bodajże nazywa Skybox Labs, jeśli mnie pamięć nie myli. No oprócz tego także inne narzędzie wykorzystujemy do tego, żeby ten proces przyspieszyć. No bo oczywista sprawa jest taka, że przez to, że to są kursy warsztatowe, to też nie ma tak dużo czasu, jak niekiedyś jest na zaprojektowanie całego świata. No i oprócz tego zdarza mi się na YouTubie wypowiadać na temat edukacji i gier wideo, które są mi szczególnie bliskie. No i na sam koniec rzekłbym, że były już takie próby też tworzenia różnego rodzaju studiów groznawczych i ja mam pewne opory względem tego i o tym bardzo chętnie bym pogadał. Dziękuję. Poproszę o klaski dla naszych panelistów, powitalne i zachęcające. Dziękuję. Witam też serdecznie publiczność, bo słuchajcie, bez was ten panel byłby naprawdę bez sensu. Także powitajcie w moim imieniu osoby po prawej i lewej stronie. Jak tak siedzicie, podziękujcie, że jest. Dzięki, że jesteś. Dobra, dzięki. A teraz wracając do panelu, chciałbym zacząć od pytania, jak jest, bo tutaj wnioski z badań firmy chciałyby włączać się w edukację na uczelniach, ale nie ma kontaktu. I czy tak rzeczywiście jest? Jak w ogóle oceniacie poziom edukacji w game devie? Co jest największą potrzebą, największym wyzwaniem w tym momencie? Może zróbmy teraz w odwrotnej kolejności, zaczynając od pana Krzysztofa. Sądząc po samych wypowiedziach studentów, jest bardzo duży problem z informacją odnośnie do tego, co jest potrzebne, żeby się zatrudnić na określone stanowiska, bo studenci myślą w bardzo proceduralny sposób, czego ich niestety nauczyła schematycznie bardzo często szkoła i cały system maturalny w Polsce i system studiów, który wytwarza takie błędne przekonanie u ludzi, że potrzebujemy pójść na studia kierunkowe z zakresu N, żeby dostać pracę N. A tymczasem szybki przykład, level designer, który ma studia architektoniczne, będzie świetnym level designerem, ponieważ będzie miał taką wiedzę, której ktoś, kto prawdopodobnie by się uczył wyłącznie projektowania leveli i tylko tego, no może po prostu jej nie mieć. Więc to jest pierwsza rzecz, której brakuje. Druga rzecz, staże. Studenci mają pewną ofertę stażową, natomiast nie jest to oferta stażowa, która jest no na tyle rozbudowana, żeby obsłużyć zainteresowanie, które jest, bo no jest ono olbrzymie pośród studentów. No i trzecia kwestia, ona jest najbardziej problematyczna, także na poziomie uniwersyteckim i szkolnym, znaczy do mniej więcej 18 roku życia młodzi ludzie uczą się kultury, w której nie ma gier. To znaczy, jeżeli chcą się uczyć gier, to oglądają YouTube'a, albo czytają prasę branżową, albo realizują się w fandomie, względnie chodzą właśnie na takie eventy, jeżeli mogą sobie na to pozwolić. I to tyle. Więc jest taki rozdziew między edukacją, która wyłącza gry wideo praktycznie. Mamy jedną grę jak dotąd na liście lektur nadobowiązkowych, a jak wiadomo, jeżeli chcemy gdzieś ukryć trupa, to na drugiej stronie wyszukiwań Google lub w liście lektur nadobowiązkowych, bo tam nikt nie zagląda, nie ma na to czasu. Więc tego trochę brakuje, tak? Znaczy brakuje systemowych narzędzi, które by także pomogły w ujednoliceniu terminologii. Bardzo często jak rozmawiam z ludźmi z branży, to używamy zupełnie innych terminów. I to jest całkowicie naturalne, bo game studies idzie w sobie w swoim kierunku, czyli groznawstwo, nieistniejąca dyscyplina naukowa, którą reprezentuję. Nieistniejąca dlatego, że nie jest jeszcze uznana przez wszystkie możliwe gremia ministerialne itd., itd., nad czym pracujemy. No a z drugiej strony jest terminologia, która została wypracowana przez branżę. Na przykład dysonans ludonarracyjny, powszechnie używany termin,
Clint Hawking, wcześniej zatrudniony w Coca-Coli, a termin funkcjonuje już nie tylko w branży, ale funkcjonuje także w akademii. Więc to jest taki trzeci problem ujednolicenia. No i czwarty, który dostrzegam, no to jest ten przepływ, o którym bardzo często mówimy w dyskusjach dotyczących innowacji i brokeringu technologii, mianowicie przepływ wiedzy, umiejętności, transfer tych informacji z branży do uczelni, czy z branży do szkół, ze szkół do uczelni i budowanie takiego zaplecza kadrowego także. To rozumiem punkt widzenia uczelni. A jaki jest punkt widzenia branży growej reprezentowanej przez... No, z mojego, w sensie ja bym powiedział z punktu widzenia, jak wygląda relacja między uczelniami a firmami. Ja to pytanie pierwotnie nieco inaczej zrozumiałem. Myślałem, że chodzi o chęć pomocy firm w tworzeniu kierunków studiów czy prowadzeniu tego. I chęć na pewno jest. Pytanie, czy to działa? I jeżeli tak, to super, a jeśli nie, to dlaczego? W sensie mam wrażenie, że tutaj sporym problemem jest hipokryzja, że ludzie mówią jedno i robią w rzeczywistości drugie. Na przykład bardzo często słyszę o firmach, które mówią, że kurczę, gdyby właśnie były takie growe kierunki, to czy gdyby tego było więcej, to by było świetnie. I słyszę to w momencie, kiedy ktoś robi rekrutację i prosi o listę wyjątkowo zdolnych studentów, którzy potrzebowaliby wyjątkowo mało pieniędzy, to wtedy wszyscy bardzo chętnie. Ale jeżeli szuka się na przykład kadry, która by mogła wykładać, to... sytuacja jest zgoła inna. Tutaj uczelnie się starają. Ja mimo, że wykładam na trzech różnych uczelniach, nigdy nie poszedłem do żadnej uczelni poprosić, czy mógłbym tam wykładać. Za każdym razem to była ręka wyciągnięta od uczelni. I jak w wypadku w SEI sam miałem znaleźć wykładowców, czy wybrać wykładowców do większości przedmiotów związanych z grami, czy do wszystkich przedmiotów związanych z grami, to okazało się, że moje uderzenia do sąsiednich, zaprzyjaźnionych firm bardzo często kończyły się odkryciem, że woli współpracy nie ma, dlatego że jeżeli ktoś miałby uczyć na uczelni, to nie będzie mógł pracować 5 dni w tygodniu, więc kurczę, nagle okazuje się, że trzeba coś poświęcić, żeby coś mieć, a nie wszyscy chcą coś poświęcać. Z mojego punktu widzenia rzeczy takie jak programy staży, jak współpraca właśnie między uczelniami a firmami, to jest coś, co bardzo trudno wprowadzić. To jest coś, co nawet najbardziej... Pamiętam, jak czytałem sobie książkę Eda Catmulla o Pixarze i on, Creativity Incorporated, i on tam opisywał, jak próbowali wprowadzać w Pixarze program staży i im totalnie nie szło. Im to zajęło całe lata. W tym momencie to działa tam rewelacyjnie. Mają po 100 kandydatów na jedno miejsce i nawet od nas z SP ludzie próbują się tam dobić. Natomiast to po prostu jest ciężka, systematyczna praca wymagająca chęci każdej ze stron, i studentów, i uczelni, oraz firm. Dziękuję, bo to ciekawy głos, nie? Na ogół się mówi, to uczelnie są winne, firmy by chciały, a tu czasem się okazuje, że te firmy mówią, weźmy się i zróbcie, nie? I to też jest ciekawa perspektywa, zwłaszcza, że ze strony rozumiem osoby, która trochę reprezentuje uczelnię, ale bardziej reprezentuje firmę, nie? W 4/5. Panie dyrektorze, a jak to wygląda na poziomie edukacji przedakademickiej? No, powiedziałbym, że mógłbym potwierdzić całkowicie słowa Krzysztofa. Też budując szkołę od 4 lat, spotykam się z tym, że bardzo chętnie pytają, a masz już jakichś absolwentów? Bo my bardzo chętnie byśmy przyjęli, ale ja mówię, no nie mam, no bo szkoła istnieje rok, dwa w miarę budowania, ale mówię, możesz pomóc tych absolwentów wychować, tak, żeby byli jak najbardziej dostosowani do twojej firmy i do tego, czego ty oczekujesz, bo każdy też na rynku ma troszkę inne oczekiwania wobec pracowników, chociaż wiadomo, że tam pewne umiejętności twarde zwłaszcza są jakby te same, no ale już umiejętności miękkie, no to każda firma ma jakąś swoją kulturę. I nie ukrywam, że bardzo ciężko jest. Ilość drzwi, od których się odbiłem, jest dużo większa od tych, które zostały mi otwarte. Dobrze, że te drzwi od KPT były otwarte i są otwarte. Ale myślę, że to jest tutaj, ja pozwolę sobie na apel, jeśli są wśród nas przedstawiciele branży game developerów, to zapraszamy do współpracy też z liceum pana dyrektora. Jak to wygląda z
pana perspektywy, tak? No, nie wiem, czy rządowej, czy bardziej uczelnianej, czy jeszcze innej? Powiedzmy na razie właśnie rządowo-uczelnianej. To znaczy, ja się cieszę z głosów, które tutaj padły, bo mówiąc po prostu, widzę te same problemy. Więc pierwsza sprawa to jest taka, że ze strony firm bardzo często pojawia się taka intencja, że chcą dostać absolwenta, który jest gotowy, przygotowany narzędziowo. Że on praktycznie bierzemy go z półki, wstawiamy do firmy przy biurku dewelopera i on już tam działa. I to jest pierwszy problem. Mówiąc po prostu, rola uczelni jest taka, że my musimy dostarczyć, przepraszam za taki skrót, ale absolwenta, który będzie na rynku pracy przez 20-30 lat. No i nagle się okazuje, że ja to widzę sobie z swojej perspektywy. Ja już na tym rynku działam. No te podstawy algorytmiki, podstawy pewne teoretyczne dają benefit przez całe życie. Ja się nowego języka programowania mogę nauczyć w krótkim czasie, natomiast trzeba przygotować tego absolwenta, żeby był w stanie się szybko do firmy dostosować, a nie przygotowywać konkretnego narzędzia, którego on może prosto dostać je do firmy. A drugi problem to jest też coś, co... Jeżeli nie dzieje się tak? Nie jest tak, że nasza edukacja jest bardzo ogólna i tak naprawdę daje podstawy? Właśnie wydaje mi się, że niestety nie, bo ta młodzież, która się uczy, ona jest... rynek ją psuje. Znaczy, pierwszy problem, to myśmy rozmawiali o tym, jest bardzo wiele instytucji, która przychodzi z takim hasłem, w 4 tygodnie nauczymy was kodowania, w ogóle nie musisz chodzić na studia. To ja, mówiąc po prostu, wiele takich mam, pytam się, z kimś rozmawiam jeszcze, jak byłem, powiedzmy, po stronie tej biznesowej, a skończyłem kurs, jeszcze czasami ktoś pada Pythonga albo Pytonga i on jest świetny i on tutaj chce już od razu wysokie. Przepraszam bardzo, jeżeli chcemy się bawić w game dev, jeżeli chcemy się bawić w robotyzację, to musimy pamiętać o tym, że pod tym jest teoria, matematyka. Ja kiedyś popełniłem takie hasło na takiej sali na Politechnice Wrocławskiej. Wykład miałem headshot w Counter-Strike'u, podstawy matematyczne. I zadałem pytanie młodzieży, kto chce być game developerem. Wszyscy chcieli. Jak im pokazałem modelowanie trajektorii pocisku, jak to zamodelować, gdzie wprowadziłem efekt Coriolisa, opad pocisku i tak dalej, to na koniec został jeden. Więc to jest ten problem, przed którym my musimy pokazywać to młodzieży. To jest rola szkół, to jest rola firm na uczelniach, żeby po prostu pokazać to, że tam pod tym to nie jest tak, że jestem świetnym graczem, ja nagle w game devie sobie dam świetnie radę. No, przepraszam bardzo, to jest pod krew i łzy. No, żeby być dobrym w czymkolwiek, to nie ma drogi na skróty. To znaczy my musimy pamiętać o tym, że to jest każda branża IT jest trudna. Moim zdaniem game dev w Polsce w tej chwili to jest duża przyszłość, szczególnie jeżeli popatrzymy na AI. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, nie ma drogi na skróty. Trzeba mieć mocne podstawy teoretyczne i bardzo interdyscyplinarne wiedza. To znaczy mówiąc prost, o ile w branży tej takiej powiedzmy IT, nie wiem, przemysłowej, no to nie musimy mieć żadnego powiedzmy spojrzenia na kwestie kompetencji takich, jakbyśmy rozmawiali, kwestie na przykład muzyki, to tutaj w game devie po prostu te kompetencje muszą być bardzo szerokie i my musimy umieć rozmawiać. I tym problemem chyba jest to, że my czasami trochę te wiele specjalizacji nie umie ze sobą rozmawiać, a w game devie to moim zdaniem jest klucz do sukcesu. Nie ma drogi na skróty i musimy ze sobą rozmawiać. A ja chciałem jeszcze wrócić do tematu praktyk, bo zastanawiam się, to jest w ogóle trudna rzecz zorganizować dobre praktyki, czy staże, takie, które byłyby sensowne. Czy są, tak też to widzę z dwóch stron, znaczy kiedyś byłem studentem, chciałem mieć fajny staż, teraz widzę, że jak do nas przychodzą studenci, to jest właściwie problem. Nawet jak już nie trzeba im płacić, chociaż my im raczej płacimy, to, znaczy po prostu płacimy, nie raczej płacimy, to dalej to jest trudne. Nie? I pytanie, czy macie panowie jakieś doświadczenie, czy rekomendacje, czy dobre praktyki, które można by po prostu upowszechnić wśród tu obecnych? No to może ja zacznę teraz. Wydaje mi się, że po stronie firm to jest jeden element taki, że pamiętajmy o tym, że praktyki to nie jest darmowa siła robocza. Bardzo wiele firm na rynku traktuje, że to jest, dostajemy, przepraszam, pracownika, który jest darmowy i on będzie u nas pracować. Pracownik przychodzący na praktyki, bo to jest jakiś tam pracownik, to jest inwestycja. To znaczy to jest tak jak ty co przed chwilą mówiłeś, że wychowujecie sobie pracowników. To jest inwestycja, przyjmujemy ileś osób, one u nas coś robią, my inwestujemy, można to robić w formie na przykład laboratoriów. To znaczy dana firma ma
na przykład jakiś taki, nazwijmy tak, EduLab czy coś takiego, gdzie my im dajemy jakieś case'y do rozwiązania, które nie są krytyczne dla naszych projektów i my w efekcie możemy wypracować, wyłonić tych, którzy potrafią rozwiązać problem. Bo tym, czego my potrzebujemy w firmach, to oczywiście jest trochę takiej roboty powtarzalnej, ale my potrzebujemy tych, którzy dodadzą tę wartość, którzy potrafią rozmawiać i o problemach, potrafią te problemy rozwiązywać i którzy potrafią się do tego projektu z problemem zaprzyjaźnić i go rozwiązywać do końca, a nie na takie, ja to często spotykam u studentów, oni przychodzą, daje im się problem i oni trafiają na ścianę i przepraszam, w tej ścianie obok są drzwi, ale ja im powiedziałem idź w tę stronę, oni nie potrafią tego obejść. Ale to rekomendacja stażowa brzmi jak? Trzeba tworzyć ośrodki dedykowane w firmach, które obsługują staże. To nie może być tak, że my wrzucamy człowieka do firmy i go stawiamy przy biurku i on od razu będzie pracować. Nie, musimy stworzyć, nazwijmy mikrouczelnie na firmie i tam Dobra. Dawać im case'y. Mogę potwierdzić znowuż to, co powiedział przedmówca. Z innej branży, co prawda, bo tak jak wspomniałem, jedna klasa u nas jest zawsze game dev, ale druga jest IT. Jedna z firm, która z nami współpracuje od tych kilku lat, zauważyła, że to jest fajny model zatrudniania pracowników i oni teraz zatrudniają pracowników tylko w ten sposób, że przyjmują do akademii. Nazwali sobie to od nazwy firmy, nie będę wymieniał, może od nazwy firmy dołożyli sobie człon akademia i przyjmują tam na taki 9-miesięczny, nie wiem, staż można to powiedzieć. Można wymienić. Tak? Firma się nazywa Untitled Kingdom i to się nazywa Kingdom Academy po prostu. I przyjmują po prostu w ten sposób. Ale wpadli na to właśnie współpracując z naszą szkołą i prowadząc u nas zajęcia, widząc, że a no fajnie, tutaj uczniowie jakoś tam się uczą i my jak sobie nauczymy tych pracowników, to po tych 9 miesiącach właśnie jest to, co było powiedziane przed chwileczką. Oni wyławiają te takie perełki, które dają wartość dodaną. Dodam jeszcze króciutką anegdotkę, też z trochę innej branży, z branży graficznej. Uczniowie nasi byli na stażu latem. Siążlice, liście muszą codziennie chodzić do szkoły. W ciągu roku szkolnego nie za bardzo jest czas, ale latem mieli na to czas, poszli na staż. I proszę sobie wyobrazić, że jeden z klientów firmy prosił o logo projektu pewnej akcji, która była kierowana do młodzieży. No i pomyśleli w tej firmie, że oczywiście grafik przygotował swoją propozycję, ale pomyśleli, skoro mają człowieka z liceum, licealistę, nastolatka, to niech on przygotuje, może to lepiej trafi. I klient wybrał właśnie logo tego nastolatka. I teraz tego nie mogę powiedzieć, bo to sam nie wiem, jaka firma, bo jest tam tajemnica handlowa, ale to logo śmiga teraz gdzieś w przestrzeni publicznej, tak to zostało nam powiedziane. I ten uczeń to wie, no tam też podpisał oczywiście odpowiednie tam tajemnice. Ale no to fajna rzecz, że mamy nastolatka, chyba 16-17-latka, który był w stanie stworzyć projekt dla poważnego klienta. Mhm. Bardzo mi miło było słyszeć to, co powiedzieli przedmówcy. Ja tutaj prezentuję totalnie odwrotne podejście, ale to nie tak, że mam coś przeciwko waszemu. Po prostu ja u siebie w firmie robię nieco inaczej. Z mojego punktu widzenia staże, rozumiane nie jako zatrudnianie studentów. Zatrudnianie studentów jest w porządku, ale staż rozumiany jako mamy jakiś okres próbny, przez który przychodzisz, dostajesz mniejsze pieniądze, bo to tylko staż i potem prawdopodobnie po prostu wylatujesz, być może po jakimś czasie znowu ci coś zaproponujemy. No, dla mnie takie podejście to taki troszkę Tinder między uczelniami a studentami. No i jak z Tinderem ma wszystkie jego wady i wszystkie zalety, łatwo zacząć, łatwo skończyć, zaraz czasem ktoś nie wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu. No Tinder nie jest dla wszystkich najwidoczniej. Ja stwierdziłem, że nie będę czegoś takiego robił, pewnie dlatego, może to jest moja prywatna wada, że ja bardzo nie lubię zwalniać ludzi czy żegnać się z nimi, dlatego ja stwierdziłem, że wolę postawić na sytuacje, w których bardzo ostrożnie zatrudniamy ludzi i rzeczywiście zatrudniłem sporo studentów, ale to na zasadzie, że wielu z nich po prostu poznawałem przez kolejne lata, miałem przyjemność śledzić ich etapy edukacji i później podjąć decyzję, że złożę komuś jakąś propozycję. Natomiast u nas to jest rzeczywiście często jedna osoba z roku, a nie na zasadzie, że mamy co roku miejsce dla 60 osób i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co nie zmienia faktu, że w innej firmie taki system staży mógłby być super. No,
tylko tak jak mówiłem, Tinder nie jest dla każdego. No dobra, to skoro już mówimy o aplikacjach, to można byłoby sobie wyobrazić taką sytuację, że funkcjonuje coś podobnego do Skillshota, gdzie oferty staży czasem są, ale czasem raczej niż często, tylko że właśnie jest on dedykowany dla studentów jako narzędzie, które ułatwia współpracę, ale nie tylko student biznes, ale także student wykładowca biznes, bo wykładowca bardzo często jest tą osobą pierwszego kontaktu, do której student przychodzi i mówi, gdzie warto popracować, gdzie można i tak dalej, i tak dalej. I tu szybki przykład czegoś, co już funkcjonuje, co jest dla mnie wzorcem, jeżeli chodzi o akademickie podejście do groznawstwa i równocześnie przygotowania do branży, to znaczy w IT University w Kopenhadze, gdzie zresztą Espen Arset, w tym momencie najwybitniejszy badacz gier na świecie, też założyciel Game Studies, rozwinął studia trzy trackowe, nazwijmy. To jest track design, track narrative, to jest zarówno dla writerów, jak i dla dziennikarzy growych chociażby. No i wreszcie ostatni trakt, to jest taki techniczny najbardziej. I to też pokazuje bardzo dobrze tę interdyscyplinarność, o której wspominaliście panowie wcześniej i absolutnie tutaj to propsuję, bo dużo studentów myśli, że na przykład nauczy się kodować i znajdzie od razu pracę w game devie, gdy tymczasem jest sporo spółek takich, tutaj nie wypowiadam się w imieniu praktyków, ale bazuję na swoich rozmowach, gdzie no, trzeba być multiinstrumentalistą. I czasem napisać koda, czasem napisać questa, bo po prostu jest mało osób w firmie i różne role trzeba łączyć. I do tego za bardzo nie jesteśmy w stanie przygotować studenta, jeżeli byśmy się ograniczali na przykład do profilu technicznego uczelni, do profilu humanistycznego uczelni. Były takie próby tworzenia inicjatyw między UJ-em a AGH-em. Pamiętam, kiedyś była taka akademia właśnie, która tworzyła taki profil absolwenta multiinstrumentalista, ale niestety ten projekt się rozszedł w szwach, więc druga rzecz, o której mogę powiedzieć i powraca co jakiś czas do szkolnictwa wyższego, czyli kierunki zamawiane. I to jest może taka szansa, żeby biznes przejął trochę pałeczkę, mówiąc konkretnie, czego potrzebuje i wybierając także pośród tych no, nielicznych w Polsce teoretyków, którzy zajmują się grami wideo, ludzi, którzy mogą ich wesprzeć czysto w teorii, która też jest ważna, tu się zgadzam absolutnie. Dziękuję. A ja chciałem wrócić jeszcze do tego wątku trochę multidyscyplinarnego obecnego w grach, nie? Czy w produkcji gier, bo jak ktoś kończy, nie wiem, studia prawnicze, uczy się mówić po prawniczemu i zostaje prawnikiem, prawda? I jedno, obraca się w jakichś prawniczych kręgach, a w gry łączą ludzi, którzy chcą robić różne rzeczy, prawda? I są po różnych kierunkach i oni czasem mają problem ze znalezieniem wspólnego języka, nie? Jak, to jest pytanie, jak połączyć między sobą programistów, artystów, pisarzy, testerów, którzy robili różne rzeczy. Czy tego w ogóle da się nauczyć? Czy w ogóle identyfikujecie taki problem? Problem ze wspólnym językiem? Czy na to jest jakiś antidotum? Kto z panów chce się podjąć odpowiedzi na to pytanie? To ja mogę zrobić tylko krótki follow-up, że myślę, że albo właśnie te trzy traki, albo więcej różnych ścieżek takich edukacyjnych, w których byśmy mieli pulę przedmiotów i ludzie mogą sobie wybierać te przedmioty, które chcą. Swoją drogą na AGH-u już coś takiego mamy. To jest program, już nie można go nazwać pilotażowym, bo funkcjonuje od lat. Baza przedmiotów obieralnych i studenci kierunków technicznych na przykład wybierają sobie kierunki, znaczy przedmioty z kierunków, nazwijmy to humanistycznych. Chociażby mój przedmiot Introduction to Video Game Studies może być wybrany przez osobę, która studiuje na mechatronikę, już albo robotykę. I co więcej, bardzo często się okazuje, że studenci właśnie profilowani technicznie znają lepiej ten półświatek gier, nazwijmy to, niż studenci tradycyjnie wychowani w Tybetosie humanistycznym, z którego gry są wyegzorcyzmowane razem z anime, mangą, komiksami i tak dalej. Więc to jest jedna kwestia, myślę, o którą warto byłoby walczyć. No a druga rzecz to budowanie jakiejś bazy wiedzowej, tak? Bo ja bardzo często, i to mogę też sprzedać jako wiedzę zza kuchni, stykam się z sytuacją, że gry, które dla mnie są kultowe i pewnie dla wszystkich, którzy są teraz zatrudnieni w game devie, to jest takie też pokolenie, powiedzmy, które grało intensywnie i ma dużą erudycję grową, to co Mia Konsalwa nazywa gaming literacy, tak? No to studenci pierwszych lat już nie, tak? Jak się rzuci Bioshock Infinite, Deus Ex, Neverwinter Nights czy Baldur's Gate, to bardzo często nie są już tytuły, które rezonują, ba, zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś gra w Simsy albo w Genshin Impact i nie wydaje mi się, że to jest taka prawdziwa gra. Nie? Więc ta świadomość growa jest do budowania już w tym momencie tak jak świadomość historyczna każdego innego medium, no bo jednak to już jest 50 lat, prawda, rozwoju.
Czy ktoś z was chce jeszcze odpowiedzieć? Bo jeśli nie, to ja mam kolejne pytanie. Jedna krótka uwaga, to znaczy przy projektach tego typu, bo to jest bardzo, game dev jest bardzo interdyscyplinarny, w sensie takim, że musimy mieć wiele kompetencji. Moim zdaniem warto też wyszukiwać osoby, które mają taką zdolność rozmawiania, łączenia światów. To znaczy warto w zespołach mieć takich, którzy potrafi porozmawiać. I tylko warto jedną rzecz, to z punktu widzenia biznesu, warto na to zwrócić uwagę, że taka osoba, która jest taka interdyscyplinarna, ona może być z każdej rzeczy trochę, natomiast nie musi być koniecznie ekspertem. To znaczy wybitna, to mówiąc wprost, albo jesteśmy, ktoś jest bardzo szeroko, albo jest w jakimś takim silosie i to my, biznes musi wiedzieć, że ta osoba po prostu jest taka i po prostu takie osoby trzeba wyszukiwać. Nawiasem mówiąc, one są dużo trudniejsze do znalezienia. My w KPT po prostu to robimy na co dzień. Łączymy różne środowiska, także to była przerwa na krótką autoreklamę, ale chciałeś jeszcze? To ja jeszcze wspomnę, bo tutaj co do tego rozdrobnienia kierunków trochę się nie zgodzę, ale to chyba dobrze, bo tam, gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt dużo. Z mojego punktu widzenia, ja mam problem z studiami o temacie game designu konkretnie, taki, że moim zdaniem dla game designera najważniejsza umiejętność to komunikacja. Kropka. I ja nie wiem, jak on ma się czegoś nauczyć, będąc w grupie z innymi game designerami, którzy również wiedzą, że ich najważniejszą umiejętnością jest komunikacja, więc będą super rozmawiać, wszystko będzie świetnie na uczelni, po czym trafią do rzeczywistości firmowej, gdzie okaże się, że w IT jest ulubiony archetyp programisty, czytaj agresywny introwertyk, z którym rozmawia się jak z maszyną i no to jest skill, którego człowiek uczy się latami, więc no, powiedziałbym, że dobrze jest jednak móc konfrontować ludzi z tych różnych światów, chociaż w praktyce często to wygląda, niezależnie czy mówimy o sytuacji w firmie czy na uczelni, jakby się miało grupę kotów i stwierdziło, że zbierzmy je razem, na pewno się zaprzyjaźnią. No i tak jak z kotami w rzeczywistości wychodzi tu bardzo zabawnie i interesująco. Jako właściciel trzech kotów mogę to potwierdzić. Nie? Kolejne pytanie, wybiegnijmy w przyszłość. Jak AI zmieni przygotowanie do game devu, a może już zmienia? Właśnie miałem się czepić, że mówienie jak zmieni, kiedy to już widać, że wszystko się zmienia. Nie będę szczególnie odkrywczy, mówiąc, że stoimy u progu rewolucji i nikt tak naprawdę nie wie, w którym kierunku pójdzie ta rewolucja. Już chodzą głosy o tym, ilu koncept artystów pożegnało się z pracą, gdyż okazało się, że Midjourney jest wspaniałym koncept artystą. Jeszcze nie słyszałem o tym, ilu voice aktorów straciło pracę, gdyż Eleven AI radzi sobie wspaniale z głosami. Ja byłem w totalnym szoku. Ja nie jestem w stanie rozpoznać, czy głos w języku angielskim jest wygenerowany przez maszynę, czy wypowiedziany przez człowieka i to jakimś cudem jest czytane z intonacją. Może losową, ale z intonacją, plus możliwość klonowania głosów na podstawie próbek. No, spodziewam się, że sporo osób zostanie zastąpionych przez maszyny i pewnie to niedobrze z jednej strony, z drugiej strony próg wejścia do świata gier będzie jeszcze niższy, będzie łatwiej. Jeżeli chodzi o to, jak to wpłynie na uczelnie, na nauczanie, oczywiście zmasakruje je absolutnie. Te wszystkie rzeczy, które robiliśmy do tej pory, wszelkie możliwe, nie wiem, zadania domowe z game designu. Ja nie wiem, czy jest teraz jakieś zadanie, którego ChatGPT nie rozwiąże w poniżej 5 sekund. Trudno byłoby takie wymyślić, więc myślę, że szykujmy się na zmiany i mam nadzieję, że uczelnie dogonią, bo tempo jest tutaj totalnie niesamowite. To ja się z tobą nie zgodzę. Nareszcie. W końcu. To znaczy, jeżeli chodzi o AI, dwa słowa. To, co się teraz widzimy, to jest naturalna konsekwencja tego, co się dzieje na rynku IT od lat 70. To znaczy, pojawił się internet, lata 80. grid computing,
cloud, nieskończony storage, teraz potrafimy, mamy nieskończoną moc obliczeniową w cloudzie, potrafimy to analizować. Algorytmika sztucznej inteligencji to jest rozwój ileś tam lat i to jest nie rewolucja, tylko ewolucja. To jest pierwsza uwaga. Druga sprawa, jeżeli popatrzymy na aparat matematyczny, to znaczy to co widzimy. Druga sprawa jest taka, że oczywiście szukając analogii do robotyzacji w przemyśle, wszyscy jak się pojawiały roboty, mówili, roboty wywalą nas z roboty. To jest hasło, które się pojawiało. Paradoksalnie okazuje się, że potrzebujemy więcej pracowników w fabrykach zrobotyzowanych. I teraz dlaczego teza o wyrzucaniu pracowników jest całkowicie błędna? Znaczy, jeżeli dalibyśmy wszystkim firmom devowym to narzędzie do tworzenia głosu i tak dalej, to znaczy, że poziom będzie bardzo równy. Jeżeli chcesz być na tym rynku skuteczny, będziesz musiał wymyślić to coś, co cię wyróżni. Więc będziesz musiał mieć tych ludzi, którzy będą dodawali ten błysk intelektu, bo sztuczna inteligencja, ona, tak jak robotyzacja, poprawia powtarzalne czynności. Czyli tworzenie na przykład długich dialogów, opisów światów, to będzie zmiana. Natomiast jeżeli będziemy chcieli ten taki błysk intelektu ludzkiego, to jest tak jak w robotyzacji, musimy mieć do tego człowieka i tutaj rola człowieka będzie potrzebna. I o ile na przykład tworzenie, tu dzisiaj mieliśmy tu rozmowy, obrazów, opisów światów, może być zautomatyzowane, to ci, którzy będą tworzyli logikę tego wirtualnego, nowego świata w grze, to oni będą dodawali właśnie ten błysk intelektu i tego za nas AI nie zrobi. I na pewno zgadzam się też, ale z jedną rzeczą się zgodzę. AI całkowicie zmieni rynek game devowy, bo będziemy mieli zupełnie inne światy. O ile w nauce czy w wiedzy specjalistycznej tam twierdzę, że AI będzie trochę lepszą wyszukiwarką, to w game devie on po prostu zmieni świat, bo my będziemy mogli tworzyć nowe reguły, które AI będzie z brutalną precyzją w światach gier stosować. Więc ja raczej podchodzę do tego, że to będzie ewolucja, ale tak na spokojnie. Proszę bardzo. Ja powiem tylko króciutko, że zgadzam się z tym, że to raczej będzie ewolucja, bo wciąż na przykład jak uczniowie oddadzą pracę napisaną przez AI, to widać, że to nie jest napisane przez niego. No przepraszam, te prace są głupie po prostu, no tak szczerze powiedziawszy. Pan Krzysztof zrobił fajny filmik na YouTubie, jak ktoś nie oglądał, polecam. Testował na starszej i nowszej książce fantazy. No brednie, jakie opowiada ChatGPT na temat książki, której nie ma w bazie danych, są przerażające. No i generalnie jak my się odwołujemy, a w szkole wciąż szkoła nadąża, proszę sobie wyobrazić czasami, odwołujemy się do jakiejś nowej wiedzy, no to ChatGPT nie nadąża za tym. To, nie mogę, tak, jasne. Mogę zrobić szybki follow-up. Rzeczywiście, że rozwiązaniem tego problemu jest to, żeby iść w kierunku wszystkiego, co nowe i najnowsze, bo AI nie ma takiej gigantycznej w tym momencie bazy, którą mogłaby przetwarzać. Problem polega na tym, że tendencje w szkolnictwie w edukacji są dokładnie odwrotne. To znaczy idziemy w stronę tego, co jest stare, idziemy w stronę tego, co zostało przetworzone miliard razy, a ja powiadam, że można nauczyć dokładnie takich samych rzeczy, które są w podstawach edukacyjnych, właśnie na podstawie jakiejś bardzo nowej gry, która nie została przetworzona, niekoniecznie na temat doktora Judyma, który został przetworzony miliard razy. I myślę sobie tak, bo chciałbym trochę pogodzić te dwie sprzeczne, trochę sprzeczne, w zasadzie właśnie w jednym punkcie nie, stanowiska, to znaczy tak, sztuczna inteligencja wytnie pracowników i spowoduje rewolucję, ale na poziomie niższego szczebla. Natomiast będziemy potrzebowali pracowników kreatywnych wyższego szczebla, na jeszcze wyższym poziomie zaawansowania. I problem polega na tym, że system edukacyjny absolutnie nie tworzy takiego pokolenia, jeżeli chodzi o skalę makro. Raczej problem jest właśnie z tym, że ludzie myślą pod schemat i liczą na to, że dostaną jakiś wzorzec, a teraz często dochodzi, tak jak patrzę, no niestety trochę brutalnie też z perspektywy wykładu, że ten schemat jest coraz trudniejszy do skopiowania. Więc w tym momencie sztuczna inteligencja jest lepsza od przeciętnego studenta pod wieloma względami i lepsza od przeciętnego pracownika, dlatego potrzebujemy kreować ponadprzeciętnych pracowników i no niestety przygotować się na to, że będzie jakaś rotacja na poziomie tych zawodów, które były, no brzydko mówiąc, rzemieślnicze, tak? To znaczy nie miały tego bardzo dużego elementu kreatywnego. Krótko mówiąc, copywriter chociażby, to jest zawód do wycięcia, ponieważ po prostu AI będzie to robiło lepiej, a wiem,
Wiem to dlatego, że widziałem pracę copywritera, bardzo niewdzięczną. Firma mówi, że ma być 40 razy to samo nazwa w mianowniku, a polski język jest językiem fleksyjnym. To nie jest praca dla człowieka z godnością, to nie jest praca dla człowieka, który chce się wypowiadać, który chce tworzyć, tylko to jest praca dla robota. Więc myślę sobie, że właśnie w takim obszarze będziemy mieli do czynienia z rewolucją społeczną, o może. Pytanie o rewolucję technologiczną nie jest do mnie, bo ja mam humanista. Ja chciałem pozdrowić wszystkich copywriterów. To tak szybciutko follow-upując. Co do tego ewolucja czy rewolucja. Nie zamierzam nikogo przekonywać. Powiem tylko, że ja miałem przyjemność uczyć się sztucznych sieci neuronowych, czyli właśnie tego w sumie z czego wypłynął ChatGPT. Miałem przyjemność chodzić na wykłady samego profesora Tadeusiewicza, który był wówczas mistrzem, po prostu cały czas jest światowej klasy sławą w tejże dziedzinie. Zrobiłem z tego pracę inżynierską, w której chciałem udowodnić, że sieci neuronowe w grach mają sens. Po czym zrobiłem z tego samego pracę magisterską, udowadniając jednak, że nie mają. Że po prostu zajęło mi to naprawdę wiele lat, żeby zrozumieć, że sieci neuronowe były porażką, że wszyscy badacze, w sensie to jest jedna z tych rzeczy, których nikt w książkach nie pisał wprost, aż w końcu trafiłem na takie zdanie w jednej publikacji po przeczytanych nie wiem ilu książkach i stwierdziłem, że kurczę, to jest niesamowite, ale generalnie pomysł był bardzo prosty, zrobić coś, co działa tak jak ludzki mózg i nie udało się po prostu. Przez długie lata ludzie stali w miejscu. Sieci neuronowe nie są podejściem algorytmicznym. To nie jest coś, co sobie stopniowo będziemy ulepszać. To jest coś w stylu sztuki. Wybieramy strukturę, wybieramy wagi, dajemy, żeby się to uczyło na 500 godzin i patrzymy, czy zadziałało. I przez wiele lat to po prostu nie działało. Po czym był przełom i zaczęło działać. Możliwe, że się mylę, że jestem nie na bieżąco, ale z mojego punktu widzenia, gdyby ktoś mnie zapytał 10 lat temu, jaki AI jest najczęściej wybierany do tworzenia gier, to stwierdziłbym, że po prostu ten sam, który był wykorzystywany przy GTA 2, jeszcze jakieś drzewka behawioralne, które zrobił Rockstar Games. Gdyby ktoś mnie o to samo zapytał rok temu, powiedziałbym dokładnie to samo. I w przeciągu kilku miesięcy nagle mamy boom. Sztuczna inteligencja potrafi generować obrazy. O, i teraz potrafi jeszcze pisać teksty. O, i te teksty mają sens. I oczywiście możemy się wyśmiewać z tego, że często robi błędy i często pisze rzeczy, które po prostu nie są prawdą, ale moim zdaniem to jest po prostu niezrozumienie tego, na jakie ona pytanie odpowiada. Tutaj nikt nie starał się zrobić mądrego przyjaciela, który posiądzie całą wiedzę z świata. To jest coś, co ChatGPT pisze przy co drugiej odpowiedzi, ale nikt tego z jakiejś przyczyny nie bierze na poważnie, nie czyta. A są to słowa, że hej, jestem, jak to się ładnie nazywa, czy systemem leksykalnym? Modelem językowym. Modelem lingwistycznym. On ma po prostu odpowiedzieć, jakie słowa padłyby następne w zdaniu. Miałem taką sytuację, że byłem za granicą w jakimś parku i była cała masa osób i napisałem do czatu GPT, mój drogi czacie, powiedz mi, gdzie tutaj jestem w tym mieście, gdzie znajdę jakieś super miejsca, o których inni ludzie nie wiedzą i które będą... w których będę mógł się świetnie bawić sam z rodziną. I dostałem świetne odpowiedzi, już kończę. Wszystkie fikcyjne. Po czym dopisałem słowo, hej, te miejsca nie istnieją. I dostałem odpowiedź, ach, a więc chciałeś tylko miejsca prawdziwe. W takim razie tu masz drugą listę. Czy to jest wina czata GPT, że mi podał rzeczy, które zmyślił? Nie, on do tego służy. To ja zapomniałem zadać dobrze pytanie. I odpowiadając tutaj jeszcze na jedną rzecz, przykład, który bardzo mi się spodobał właśnie, że wszystkie firmy będą miały takie same szanse. Tak, szanse się bardzo wyrównają. Tylko, że do tej pory, jeżeli ja chciałem mieć na przykład narrację głosową w swojej grze i byłem firmą indie, to nie miałem szans tego zrobić bez znacznych kwot pieniędzy. Teraz nagle te firmy, które zaczynają, będą mogły sobie to po prostu wygenerować i efekt będzie gorszy niż w produkcjach CD Projektu albo jakichś innych rewelacyjnych studiów AAA, natomiast będzie znacznie lepszy niż nic.
I jakkolwiek rzeczywiście, tu się w 100% zgadzam, że ChatGPT, w sensie mam nadzieję, że nie zastąpi nas, nie zastąpi najlepszych, tak spodziewam się, że te wszystkie szkoły czy uczelnie, które mówiły, o, a teraz zapraszamy, robimy kurs JavaScriptu, zapraszamy cię na 2-tygodniowy kurs, po którym będziesz zarabiał 8 tysięcy jak każdy programista. Stworzenie takiego, zastąpienie takiego programisty czasem GPT jest już od dawna możliwe. I tym, nie wiem, czy optymistycznym akcentem, ale musimy skonkludować tą naszą rozmowę. Myślę, że przerywam praktycznie prawie że w pół zdania, bo tu by się prosiło o zadanie jeszcze kilku pytań, o dopuszczenie widowni do zadawania pytań, ale to już będzie możliwe tylko w tak zwanych kuluarach. I myślę, że to jest też dobra metafora edukacji i game devu. To się cały czas zmienia, to jest procesem. Tego się nie da po prostu powiedzieć skończone i to zamknęliśmy temat. Nie? To nie jest temat, który moglibyśmy wyrozmawiać i uznać w 45 minut, to już wszystko zostało powiedziane. Nie, nie wszystko zostało powiedziane, wiele zostało do powiedzenia, a niektórych rzeczy jeszcze nie wiemy, ale chętnie się tego dowiemy i mam nadzieję, że być może ta dyskusja będzie mogła być kontynuowana za rok, kto wie. Bardzo panom dziękuję za obecność, za podjęcie rękawicy i dyskusję o edukacji w game devie. Bardzo dziękuję publiczności za to, że przyszliście, wytrwaliście, słuchaliście, byliście brawo. Za to wam dziękuję i do zobaczenia.